Kurowska bez oporów po śmierci Zającówny. Padły przykre słowa o zawiści. Elżbieta Zającówna zmarła w wieku 66 lat. Po jej śmierci wiele gwiazd ujawniło, co o niej naprawdę myślą. Teraz wypowiedziała się Joanna Kurowska. Na co chorowała Elżbieta Zającówna? Elżbieta Zającówna zrobiła furorę jako aktorka filmowa i serialowa. Grała w wielu kultowych produkcjach jak Seks Misja, Wabank, C, K, Dezerterzy, Matki, Żony i Kochanki oraz Samo Życie. Prowadziła programy rozrywkowe w telewizji. Wszyscy myśleli, że dla młodej, pięknej gwiazdy kariera stoi otworem. I właśnie wtedy zniknęła z mediów i show biznesu. 14 lipca Zającówna świętowała 66. urodziny. Ostatni film z jej udziałem to nakręcony w 2020 rok Szczęścia chodzą parami. Poza tym jednak nie pojawia się w nowych produkcjach. Wszystko z powodu poważnej, zagrażającej jej życiu choroby. Aktorka zmagała się z chorobą von Willebranda, nazywaną też skazą krwotoczną. To przypadłość związana z zaburzeniami krzepliwości krwi, nawet niewielkie skaleczenie może prowadzić do wykrwawienia się. Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie, tłumaczyła w Vivie. Zającówna. Aktorka zmarła 29 października 2024 roku. Na szczęście przed śmiercią mogła cieszyć się wielką radością swojej córki. Czego dowiedzieliśmy się o Gabrieli? Elżbieta Zającówna, rodzina, dzieci, mąż. Gabriela Jaroszyńska jest owocem związku Zającówny z Krzysztofem Jaroszyńskim. W kwietniu 2024 roku obchodziła 33. urodziny. Naszej redakcji udało się porozmawiać ze znajomą Elżbiety, która ujawniła, że choć aktorka przed śmiercią nie czuła się najlepiej, to miała wielkie pocieszenie w rodzinie, która świętowała ważne wydarzenie. Serce się kraje. Jeszcze 3 miesiące temu Ela była taka szczęśliwa na ślubie Gabi, córka Elżbiety Zającówny, redaktor. Widać było, że słabo się czuje, ale nikt nie brał pod uwagę najgorszego. Gabi to ogromnie przeżywa. Była bardzo zżyta z mamą. Ela przecież była mamą na cały etat, jak tylko urodziła się Gabi. To ona też wpadła na pomysł, by firmę producencką, którą założyli z Krzysztofem, nazwać na cześć jedynaczki Gabi. Ta firma produkowała m.in. seriale Szpital na perypetiach i Daleko od noszy, zdradza w rozmowie ze Światem Gwiazd znajoma zmarłej aktorki. Jak dowiedział się Świat Gwiazd, jedyna córka Elżbiety i jej męża Krzysztofa Jaroszyńskiego zaledwie 3 miesiące temu wyszła za mąż. Ela cieszyła się, że Gabrysia znalazła miłość. Miała nadzieję, że podobnie jak ona z Krzysztofem to miłość na całe życie, marzyła o zostaniu babcią. Niestety, to się nie stanie, dodaje nasza informatorka. A jak o Zającównie mówi branża artystyczna? Poniżej wyznanie Joanny Kurowskiej. Joanna Kurowska po śmierci Elżbiety Zającówny. Kurowska rozmawiała po śmierci Zającówny z portalem Super Express. Obie aktorki występowały przez lata w Polsce i na świecie, występując razem z orkiestrą Górnego. Była osobą z wielką klasą. Jedną z niewielu kobiet w zawodzie, które dobrze oceniały swoje koleżanki. Jako nieliczna prawiła komplementy, gdy się dobrze zagrało. Była żoną producenta, a żony producentów bywają wyniosłe, tu było odwrotnie. Była przystępna, miła, to było coś fantastycznego. Nie obgadywała nikogo, mówiła rzeczy pozytywne. Mam o niej bardzo dobre zdanie, ogłosiła Kurowska, podkreślając, że w Zającównie nie było grama zawiści, która wszechobecna jest w zawodzie.
Joanna Kurowska zachwycała się nie tylko talentem, ale i ogromnym urokiem zmarłej koleżanki. Elka była wielką damą, zawsze świetnie ubrana, pachnąca, ze zrobionymi włosami. Bawiła się modą, miała też ogromny dystans do siebie i do zawodu. Śmiała się z koleżanek, które wartościowały inne aktorki, bo te grały w reklamach czy gorszych produkcjach. Była fajną osobą, czytamy w wywiadzie. A wy lubiliście filmy z Zającówną?